Witam Państwa na drugim wykładzie o logice współczesnej. Zgodnie z obietnicą daną na zakończenie wykładu pierwszego, opowiem Państwu, jak udało mi się znaleźć odpowiedź na pytanie o sensowność logiczną zdań w trybie rozkazującym. Zacząłem od wędrówki po sieci internetowej. Okazało się, że temat sensowności logicznej zdań innych niż orzekające ma już ponad stuletnią historię. Na przełomie XIX i XX wieku polski logik Kazimierz Twardowski uznał, że kategoria sądów obejmuje nie tylko wyrażenia orzekające, ale również wyrażenia wartościujące i normatywne. Według niego wyrażenia te są przedmiotem logiki formalnej i przysługuje im prawdziwość i fałszywość w sensie logicznym. Wartość ta nie jest zrelatywizowana do języka czy kultury, w której takie wyrażenia występują. Podobne stanowisko zajęli jego uczniowie Jan Łukasiewicz, Tadeusz Czerzowski, Kazimierz Ajdukiewicz i Tadeusz Marian Kotarbiński. Wszyscy oni uznawali oceny i normy za zdania w sensie logicznym, o ile można je było sprowadzić do formy pozwalającej na uznanie ich za prawdziwe lub fałszywe. Do ich grona dołączyło w XX wieku przynajmniej 30 innych polskich myślicieli, którzy wnieśli znaczący wkład do teorii imperatywów i norm, o czym można się dowiedzieć z książki Jacka Jadackiego pod tytułem Byt i powinność. Również Alfred Mikołaj Krzysztof Ross, autor paradoksu rozwiązanego przez nas na pierwszym wykładzie, stwierdził w swoim słynnym artykule Imperatywy i logika, że imperatywy, czyli zdania w trybie rozkazującym, mogą stanowić konstytutywne części autentycznie logicznych wniosków. Całkiem zaś współcześnie profesor Jacek Jadacki i współpracująca z nim profesor Anna Brożek postulują rozszerzenie pojęcia rozumowania tak, by obejmowało ono nie tylko operacje na zdaniach oznajmujących, czyli deklaratywach, lecz również na zdaniach rozkazujących i pytających, czyli imperatywach i interrogatywach. Ich opinię odnośnie do imperatywów podziela amerykański logik greckiego pochodzenia Piotr Vranas, według którego czysto imperatywna argumentacja jest ważna, gdy od przesłanek do wniosku przekazywana jest stosowna własność. Tą własnością nie może być prawda, która jest przekazywana w deklaratywach, ale może nią być zastosowanie się do nakazu, jego nieprzekroczenie lub obowiązywalność. Mimo tych wszystkich głosów, nadal nierozwiązany pozostaje tak zwany dylemat Jürgensena, sformułowany przez duńskiego logika Jürga Jürgensena. Jürg znaczy po duńsku Jerzy. Oryginału jego artykułu zatytułowanego Imperatywy i logika niestety Państwu nie pokażę, ponieważ wydawnictwo Springer, które jak można zauważyć w sieci kładzie łapę na coraz większej ilości publikacji, położyło ją również na wszystkich numerach pisma Erkenntnis, w którym ten artykuł się znajduje, i żąda Springer 40 euro, czyli ponad 170 zł za jego udostępnienie. Na szczęście w sieci jest kilka wyczerpujących omówień, które pozwalają zrozumieć, o co w tym dylemacie chodzi. Otóż ma on charakter pytania o przyczynę istnienia dziwnego stanu rzeczy. Oto przeprowadza się poprawne logicznie rozumowania na normach w postaci tzw. sylogizmów praktycznych, mimo że według posiadanej wiedzy nie mogą one być przeprowadzane, albowiem normy nie są zdaniami w sensie logicznym. I tyle. Dylemat ten próbowano rozwikłać na różne sposoby. Fiński filozof i logik Jerzy Henryk von Wright, twórca logiki deontycznej, najpierw stwierdził, że zdania obejmują coś poza prawdą, a potem doszedł do wniosku, że wszystkie zdania dają się sprowadzić do prawdziwych i fałszywych. Współczesna logika deontyczna, czyli logika zajmująca się takimi normami jak zakaz, nakaz i dozwolenie, próbuje dwóch metod. Pierwsza polega na wprowadzaniu rozróżnienia między normą a zdaniem normatywnym. A druga, wyrosła z dociekań logiki deontycznej zwanej tolerantną, używa tak zwanej logiki wejścia-wyjścia, opracowanej w celu rozwiązania problemów związanych z filozofią norm.
Jednak dylemat Jorgensena pozostaje nierozwiązany. Na tym tle interesująco brzmią stwierdzenia polskich logików Romana Murawskiego i Grzegorza Pacewicza, że tego, czy zdania wartościujące są objęte wartościami prawdy lub fałszu, logika formalna nie rozstrzyga. Świadomość tego stanu rzeczy to jedno z kluczowych osiągnięć polskiej szkoły logicznej, w której wyraźnie twierdzono, że uprawianie logiki nie jest możliwe bez pewnych rozstrzygnięć filozoficznych. No to dokonajmy tych rozstrzygnięć. Biorąc pod uwagę wszystko to, co zostało dotąd powiedziane, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie. Czy prawdziwe natury tego, co jest nazywane logiczną prawdą i logicznym fałszem, to rzeczywiście prawda i fałsz, czy może coś innego? Zacznijmy od tego, że metafizyka realistyczna wyróżnia dwa typy poznania intelektualnego. Poznanie teoretyczne, od greckiego theorin, widzieć, patrzeć, przyglądać się, dokonywać przeglądu, i poznanie praktyczne, praktikos, po grecku czynny, aktywny. W zależności od typu poznania, rozum jest nazywany teoretycznym lub praktycznym. Celem aktów poznawczych rozumu teoretycznego jest rozważanie prawdy, a celem aktów poznawczych rozumu praktycznego jest działanie. Jak z tego widać, rozum jest jeden, natomiast jest nazywany teoretycznym lub praktycznym w zależności od celu wykonywanych przez niego operacji. Jeżeli ktoś z Państwa jest ciekaw szczegółów tego, co mówię, to znajdzie je w artykule Rozwiązanie dylematu Jorgensena, zamieszczonego w sieci na portalach Akademia i PhilPapers. Poznanie teoretyczne bierze się z naturalnego dążenia człowieka do poznawania, o czym mówi Arystoteles w pierwszym zdaniu wstępu do metafizyki. Poznanie praktyczne bierze się z równie naturalnego dążenia do działania i dzieli się na dwa rodzaje, które nazwiemy tu poznaniem praktycznym operacyjnym i poznaniem praktycznym opisowym. Poznanie praktyczne operacyjne dotyczy faktycznego urzeczywistnienia działania, a poznanie praktyczne opisowe do samego opisu działania. Każdy z wymienionych rodzajów poznania praktycznego jest ściśle związany z odpowiadającym mu rodzajem chcenia wolitywnego. Poznanie praktyczne operacyjne przebiega w ścisłej łączności z chceniem praktycznym operacyjnym. Praktyczne poznanie i chcenie są dwoistą jednością czynności rozumu i woli w działalności moralnej, którą Tomasz z Akwinu szczegółowo opisał, a polski filozof i teolog dominikanin Jacek Woroniecki syntetycznie ujął w schemacie, który widzą Państwo na ekranie. Formułowanie zdań należy do rozumu. Dwoisty rozum teoretyczno-praktyczny tworzy deklaratywy i interrogatywy, normatywy i imperatywy, supozytywy, czyli zdania przypuszczające, i ewaluatywy, zdania oceniające. Jeżeli więc jeden i ten sam rozum formułuje wszystkie rodzaje zdań, powinny one podlegać jednej i tej samej logice. W konsekwencji, jeżeli zdania formułowane przez rozum teoretyczny przebierają wartość logiczną prawdy lub fałszu, to formułowane przez rozum praktyczny powinny by przybierać wartości analogiczne. A ponieważ odpowiednikiem prawdy poznawanej przez intelekt teoretyczny jest dobro poznawane przez intelekt praktyczny, zdania praktyczne powinny by przybierać wartości dobra i zła w sensie logicznym. Logiczne dobro i logiczne zło powinny by dotyczyć urzeczywistniania pożądanych lub niepożądanych stanów bytu. Zdanie postulujące urzeczywistnienie pożądanego stanu bytu należałoby nazwać zdaniem logicznie dobrym, a zdanie postulujące urzeczywistnienie niepożądanego stanu bytu zdaniem logicznie złym. Wyjaśniając jednocześnie, że wartości logiczne dotyczą nie zawartej w rzeczach niezmiennej natury dobra lub zła, lecz tego, jak rzeczy mają się do celów i dążeń człowieka, który dokonuje poznania. Nie trudno jednak zauważyć, że nazywanie zdań logicznie dobrymi lub logicznie złymi zawsze sugerowałoby odnoszenie się do ich natury, a nie do zawartego w nich postulowania zaistnienia pożądanego lub niezaistnienia niepożądanego stanu rzeczy. Podobna sytuacja ma również miejsce odnośnie do wartości logicznych prawdy i fałszu.
Więc należy postawić pytanie, skąd w ogóle wzięły się takie, a nie inne nazwy tych wartości i co właściwie one oznaczają. Autorem tych nazw jest wspomniany już na pierwszym wykładzie pionier współczesnej logiki Fryderyk Ludwik Bogusław Frege. Jak do nich dochodził, to, jak się okazuje, długa historia, którą na nasze szczęście opisała profesor Gabriela Bessler w świetnej pracy habilitacyjnej pod tytułem Gottloba Frege'ego – Koncepcja analizy filozoficznej. Autorka ujawnia 7 faz poszukiwań prowadzonych przez niemieckiego logika. W pierwszej fazie wprowadził on kategorie uznania – bejahen i zaprzeczenia – verneinen. W drugiej zastąpił je kategoriami poprawności i niepoprawności. W trzeciej opowiedział się za obiektywnością prawdy i stwierdził, że istnieje analogia między prawdą w logice a dobrem w etyce. W fazie czwartej wprowadził prawdę i fałsz jako wartości logiczne, będące korelatami semantycznymi zdania. Wiązało się to z koniecznością odrzucenia korespondencyjnej koncepcji prawdy, czyli prawdy rozumianej po arystotelesowsku, jako zgodność umysłu z rzeczywistością. I stało się powodem licznych krytyk. Faza piąta przyniosła tezę o niedefiniowalności prawdy, a faza szósta tezę, że mówić o istotnym związku logiki z prawdą należy tylko ze względów dydaktycznych. W siódmej, ostatniej fazie, pisze profesor Bessler, prawdziwość jest dla Frege'ego predykatem orzekanym o myśli, ale orzekanym na podstawie tego, czy nazwy występujące w zdaniu, w którym jest wyrażona myśl, mają swoje korelaty semantyczne. Jak widać, wielokrotne zmiany ujęć tego, co nazywamy wartościami logicznymi, świadczą o głębokiej rozterce Frege'ego, towarzyszącej mu przez wszystkie lata kariery naukowej. Brak klasycznego wykształcenia filozoficznego dawał mu się wyraźnie we znaki, gdy najpierw nie potrafił odróżnić prawdy jako transcendentale od prawdy jako zgodności umysłu z rzeczywistością i ogłaszał, że prawda jest niedefiniowalna, a potem stwierdzał, że mówi o prawdzie w związku z logiką tylko ze względów dydaktycznych. Należy więc ponownie postawić pytanie. Co właściwie oznaczają wartości oznaczane zerami i jedynkami w klasycznym rachunku zdań? Jeżeli miałyby oznaczać prawdę i fałsz zgodnie z korespondencyjną koncepcją prawdy, to jak sprawić, żeby takie na przykład zdanie jak dziecko w łonie matki jest człowiekiem zostało uznane za prawdziwe równie powszechnie jak zdanie Warszawa jest stolicą Polski? Każdy, kto zetknął się ze zwolennikiem zabijania dzieci poczętych, wie, że to niemożliwe. Gdy aborcjonista zobaczy tabelę prawdy dla ekwiwalencji dwóch zdań, którą widzą teraz Państwo na ekranie, to powie, wbrew wszelkiej oczywistości, że dziecko w łonie matki nie jest człowiekiem i w związku z tym aborcja nie jest morderstwem. Wniosek stąd prosty, że tak zwane tablice prawdy można równie dobrze nazwać tablicami fałszu. Tak więc to, co nazywamy wartościami logicznymi zdań, odnosi się do czegoś, co jest niezależne od prawdy i fałszu. Do czego? W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam dalszy ciąg dyskusji z aborcjonistą. Logiczną odpowiedzią na jego stanowisko jest propozycja: jeżeli chcesz aborcji, to abortuj się sam. Proszę teraz porównać obie tabele. Widać, że wartości logiczne zdań rozkazujących w dolnej tabeli odpowiadają wartościom logicznym zdań oznajmujących w górnej tabeli. Tak więc stałe logiczne mają to samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują jako funktory deklaratywów czy normatywów. Zdanie twierdzące w trybie oznajmującym mówi, że istnieje pewien stan rzeczy, a w trybie rozkazującym, że istnienie pewnego stanu rzeczy jest pożądane. Oba zdania twierdzące łączy więc to, że mówią o istnieniu stanów rzeczy. Natomiast zdanie przeczące w trybie oznajmującym mówi, że pewien stan rzeczy nie istnieje, a w trybie rozkazującym, że jest pożądane nieistnienie pewnego stanu rzeczy. Oba zdania przeczące łączy więc to,
że mówią o nieistnieniu stanów rzeczy. W konsekwencji można stwierdzić, że wartościami logicznymi wspólnymi rozpatrywanym zdaniom są istność i nieistność. A w związku z tym tablice istności są wspólne dla zdań oznajmujących i rozkazujących. Co więcej, jeżeli w pierwszej kolumnie zamiast deklaratywu wstawimy interrogatyw, to tablica istności będzie funkcjonować równie dobrze jak dla deklaratywu, o czym można się przekonać na przykładzie znanego sloganu „Piłeś? Nie jedź”, wpisanego w tabelę widoczną na ekranie. Istnieje oczywiście duża grupa osób, które nie uważają jazdy pod wpływem alkoholu za coś zdrożnego. Zamiast kontrawalencji „Piłeś? Nie jedź”, osoby te wybierają ekwiwalencję „Piłeś? Jedź”. Logika jest bezsilna wobec takiego wyboru, ponieważ wybór prawdy i dobra albo fałszu i zła zależy od istotowej sprawności umysłu, a nie od jego sprawności logicznej. Tym jednak, którzy żyją odpowiedzialnie, logika pokazuje, że obejmuje swoimi wartościami nie tylko deklaratywy, imperatywy i interrogatywy, ale również supozytywy, czyli zdania w trybie przypuszczającym. Jak to widać w tabeli widocznej na ekranie. Tak więc wartości logiczne istności i nieistności można stwierdzić odnośnie do wszystkich rodzajów zdań. Co więcej, nawet ewaluatywne zdania wykrzyknikowe, na przykład „jak tu pięknie” czy „ależ tu brzydko”, ujawniają wartości logiczne. W związku z tym można stwierdzić, że w ogóle trudno jest wskazać jakieś zdania, które nie miałyby wartości logicznej. Chyba tylko równoważniki zdań, takie jak „czyżby” lub „gdzie tam”, wydają się ich pozbawione, ale przecież i one zawierają stosunek konotujący, akceptujący, wątpiący, kwestionujący czy przypuszczający do domyślnych zdań, dających się wartościować logicznie. Można więc stwierdzić, że każde zdanie w sensie logicznym jest istne lub nieistne i tylko takie. Wartości logiczne istności i nieistności wydają się na pierwszy rzut oka obejmować nawet zdania samostwierdzające swoją prawdziwość lub fałszywość. Takie jak zdanie znane z paradoksu kłamcy. Zdanie, które wypowiadam, jest fałszywe. Słysząc kogoś wypowiadającego takie zdanie, można odnieść wrażenie, że jest to zdanie istne. Tak samo istne wydaje się zdanie przeciwnej treści. Zdanie, które wypowiadam, jest prawdziwe. Istność obu tych zdań jesteśmy skłonni przyjąć na podstawie występowania w nich afirmatywnej formy kopuły „jest”, a nie na podstawie orzecznika. Na tej samej zasadzie bylibyśmy zapewne skłonni uznać wypowiedź „zdanie, które wypowiadam, jest nieistne” za zdanie istne. Jednak w tym przypadku widoczna jest sprzeczność między afirmatywną kopułą „jest”, a wartością logiczną „nieistne”, stwierdzaną w orzeczniku. Oznacza to, że zdanie jest wewnętrznie sprzeczne. Z drugiej strony wypowiedź „zdanie, które wypowiadam, jest istne” wydaje się niesprzeczne. Podobnie jak wypowiedź „zdanie, które wypowiadam, jest prawdziwe”. Wniosek wypływa stąd taki, że prawdziwa przyczyna paradoksu kłamcy ukrywa się poniżej warstwy werbalnej. Sięgnijmy więc do metafizycznych podstaw omawianych zdań i ujmijmy wypowiedź „zdanie, które wypowiadam, jest nieistne” jako ens sub ratione entitatis, czyli byt jako taki. Ten byt dopiero otrzymuje istnienie za sprawą wypowiadającego zdanie, a już zawiera w swojej treści ocenę logiczną samego siebie. Jeszcze sam nie zaistniał, a już orzeka o własnej wartości logicznej, czyli na swój sposób działa. Realne istnienie takiego bytu nie jest możliwe, ponieważ aby działać, trzeba najpierw istnieć. Twierdzenie to nie wymaga dowodu, podobnie jak nie wymaga dowodu twierdzenie, że człowiek nie może podnieść się do góry za własne włosy. Idąc za argumentacją Leśniewskiego i Tarskiego odnośnie do paradoksu kłamcy, należy więc stwierdzić, że żadne zdanie nie może należeć zarazem do sfery języka i metajęzyka. W związku z tym nie są możliwe sensowne zdania samostwierdzające, samonakazujące, samoprzypuszczające własną wartość logiczną.
Natomiast możliwe są złudne imitacje takich zdań, podobne do złudnych imitacji nazw, takich jak kwadratowe koło. Pozostaje zatem przyjąć, że prawdopodobnie tylko samo zdania nie są zdaniami w sensie logicznym. Określanie wartości logicznych funkcji zdaniowych jest równie proste jak określanie istności lub nieistności zdań. Systematyczne ujęcie wartości logicznych wszystkich funkcji dwuargumentowych na przykładzie imperatywów śpiewaj i tańcz zawiera tabela, która przesuwa się teraz przed Państwa oczami na ekranie. Jedynka oznacza logiczną istność, a zero nieistność. Jak widać, układ wartości w tabeli istności jest tożsamy z układem wartości w dotychczasowej tabeli prawdy. Tym samym można stwierdzić, że dzięki prawidłowej identyfikacji istoty wartości logicznych został rozwiązany dylemat Jurgensena. W związku z tym możemy teraz, wzorując się na aksjomatach teorii mnogości, stanowiącej podstawę matematyki, zapisać jako aksjomat logiki, że każde zdanie jest istne lub nieistne i tylko takie. Zaproponowałem tych aksjomatów 6, ale na tym wykładzie nie chcę już wprowadzać ich omawiania jako odrębnego wątku. Można je znaleźć we wspomnianym artykule Rozwiązanie dylematu Jurgensena. Powracając zaś do naszych rozważań na temat sensowności logicznej zdań imperatywnych w rozwiązaniu paradoksu Rossa, podanym w zakończeniu pierwszego wykładu, możemy teraz ze spokojem stwierdzić, że nasze rozwiązanie z konektywem kompetycji ewentualnie jest w pełni poprawne. Pojawia się jednak szersze pytanie. Do jakiej właściwie logiki należą zdania w trybie rozkazującym? Czy do klasycznej, czy do modalnej? A w interesującym nas przypadku deontycznej. Logika klasyczna operuje zwykłymi czasownikami. Wysyłam, palę i temu podobne. A logika deontyczna dołącza do tego czasowniki modalne. Powinieneś wysłać, możesz spalić i tak dalej. A tu niespodzianka. Mówiąc wyślij list, używam zwykłego czasownika, ale używam go w trybie rozkazującym, który wyraża powinność. Jedną nogą pozostaję w logice klasycznej, ale drugą jestem w deontycznej. Trzeba więc jeszcze rozwiązać paradoks Rossa na gruncie logiki deontycznej. Uogólniona formuła deontyczna paradoksu Rossa ma postać, którą widzą Państwo na ekranie. Wielka litera O w tej formule jest tak zwanym funktorem deontycznym obowiązku. Od angielskiego słowa obligation, znaczącego właśnie obowiązek. W interpretacji implikacyjnej jest ona odczytywana jako następujące twierdzenie. Jeżeli dana czynność jest zobowiązująca, to zobowiązująca jest dana czynność lub jakaś inna. W wersji kompetycyjnej należałoby to odczytać: zobowiązująca jest czynność A, ewentualnie zobowiązująca jest czynność A lub B. Interpretacja kompetycyjna deontyczna wydaje się więc bliska interpretacji kompetycyjnej klasycznej. Jednak od razu pojawia się pytanie. Na jakiej zasadzie w następniku kompetycji pojawia się funktor obowiązku? Kompetycja jest przeciwstawnością, więc byłoby równie dobrze, a może nawet lepiej, żeby w następniku pojawił się funktor dozwolenia, a nie obowiązku. Co jednak ma o tym zadecydować? Odpowiedzi na to pytanie nie znajdzie żadna sztuczna inteligencja, ponieważ nigdy nie zdoła ona ująć w niematerialne pojęcia tego, co jeszcze nie pojęte. Tę odpowiedź będzie mógł znaleźć tylko umysł ludzki. A okaże się ona, jak będą się Państwo mogli przekonać na trzecim wykładzie, tak prosta, jak prosty jest cały logiczny rachunek zero-jedynkowy.